Witajcie wszyscy w Kuchni Marial. Dzisiaj ugotujemy gołąbki. Podam Wam bardzo smaczny przepis. Zapraszam na krótki filmik i do wspólnego przygotowywania tych gołąbków. Do przygotowania gołąbków potrzebujemy sporą kapusty. Moja ma około 2 kg. Do tego mięso mielone, ryż, przyprawy. Dokładny opis właśnie się Państwu ukazuje. Z kapusty należy zerwać wierzchnie obsuszone liście i wyciąć kłęba. Pół kilo ryżu należy wsypać do garnka o grubym dnie, następnie ryż dobrze płuczemy pod bieżącą zimną wodą. Kiedy woda już jest przeźroczysta, widać ryż, należy go gotować do miękkości z odrobiną soli. Ryż już się ugotował, teraz musimy go całkowicie ostudzić. Kapustę wkładamy do garnka, zalewamy wodą, dodajemy łyżkę soli, lekko tą wodę mieszamy i parzymy kapustę pod przykryciem. Na początek chwilkę górne liście, a później kapustę obrócimy i będziemy parzyć dolne liście. Pomału będziemy je wyciągać. Do ugotowanego, osłodzonego ryżu dodajemy mięso mielone. Mięsa powinno być troszkę więcej niż ryżu, tak więc na pół kilo ryżu dałam 700 g mięsa mielonego. Ryż należy doprawić. Ja tutaj dodam dużą łyżkę soli, dużą łyżkę pieprzu. Można dać pieprzu troszkę mniej. Jedną łyżkę czosnku suszonego. Jedną łyżkę słodkiej i ostrej papryki pomieszam. Do tego jeszcze będzie podpieczona cebulka. Na patelnię przełożyłam 3 drobno pokrojone cebule i duże 3 łyżki smalcu z mięsem. Teraz to podpiekamy. Cebulę należy jeszcze doprawić troszkę solą. Do ryżu dodaję jeszcze 5 ząbków czosnku przeciśniętych przez praskę. Dodajemy podpieczoną cebulkę i farsz należy dokładnie wymieszać. Farsz na gołąbki mamy gotowy i wymieszamy. Należy go jeszcze spróbować i ewentualnie dodać soli i pieprz. Farsz mamy gotowy, liście sparzone i tu z kapusty została mi taka mała część środkowa, której już nie użyję. Tak więc przygotujemy sobie teraz garnek do gotowania gołąbków. Na dno garnka układam najmniejsze liście kapusty, które już nie wykorzystamy do zwijania gołąbków. Ze sparzonych liści kapusty ścinamy górną, drewnianą część liścia, tak aby te gołąbki ładnie nam się zwinęły. Zwijamy teraz gołąbki, nakładamy po dużej łyżce do środka liścia. I teraz zawijamy brzegi i zwijamy gołąbeczkę. O proszę, jest ładnie zawinięty. Od razu układamy go w garnku. Wszystkie gołąbki ładnie dociskają. Wszystkie gołąbki zmieściły mi się w 5-litrowym garnku. Na litr wody wsypałam 1 łyżkę naturalnej jarzynki i teraz zalejemy nasze gołąbki. Gołąbki są przykryte, teraz je nakryjemy i będziemy dusić do miękkości na bardzo małym ogniu. Gołąbki poruszyły się 40 minut, one jeszcze nie są miękkie. Teraz dodamy 3 łyżeczki przecieru. Ja włożyłam do miseczki ten przecier, dolałam odrobinę wody, tak aby on się wymieszał. I wylewamy na wierzch gołąbków. Później powstanie wspaniały sos do gołąbków. I dalej prążymy. Widelec swobodnie wchodzi w gołąbki, tak więc one już są mięciutkie. Daje próżyły on około 2 godzin. Teraz zostawimy, aby ostygły i później wyciągniemy je na talerz. Natomiast sos, który powstał z gotowania gołąbków, zlejemy do garnka. Tak więc mamy wywar z gotowania gołąbków. To będzie sos. Zaraz go
skończę przyprawiać i gołąbeczki. Bardzo mięciutkie i piękne pachnie. Do tego jeszcze została kapusta, którą można również przesmażyć i jest bardzo smaczna. Teraz doprawimy sos. Wlejemy odrobinę wody, około 200 ml. Należy go doprawić solą i pieprzem. I teraz łyżka mąki, łyżka szczupkiem gęstej śmietany. Lepkę należy dokładnie wymieszać i wlać do sosu. Sos należy zagotować. I któż nie uwielbia takich oto wspaniałych gołąbków? Do tego jeszcze odrobina sosu i pyszne danie gotowe. No i jeszcze spróbujemy gołąbków. Farsz bardzo smaczny, kapusta bardzo miękka, sos przepyszny. Mój przepis jest rewelacyjny, polecam go Państwu, abyście sobie takie gołąbeczki przygotowali. Ostrość regulujemy sami. Jeżeli uważacie, że tego pieprzu jest za dużo, proszę dodać mniej. Polecam mój przepis wszystkim. Moi drodzy, subskrybujcie kanał, będziecie na bieżąco z moimi filmikami. Ja już dziękuję za obejrzenie mojego filmiku i zapraszam na kolejne.